Z nami Mateusz Bartków. Rozmawiamy po zwycięstwie Puszczy Niepomce 2-1 nad Olimpią Grudziądz. Mateusz, to może łatwiej piłkarzom i kibicom oglądałoby się wasze mecze, kiedy sami strzelalibyście sobie bramkę w pierwszych minutach meczu, bo później tak rzucacie się na rywala, że on momentami no, nie może sobie nawet poradzić z waszą agresją. Tak było w środę z ruchem Chorzów, tak samo dzisiaj tracicie pierwsi bramkę, ale momentalnie odpowiadacie na to, a później losy toczą się tak, że punkty zostają w Niepomicach. Tak dokładnie jest. Tak sobie przyjęliśmy taką strategię. Oczywiście żartuję, ale tak się losy układają w meczu. To nie jest. My tak nie robimy specjalnie. Po prostu dostajemy takiego jakby kopa, kiedy tracimy pierwszą bramkę, jesteśmy podrażnieni. To nie jest jakiś scenariusz, który sobie wypisujemy. Chcielibyśmy nie tracić bramek. Wydaje mi się, że tylko w jednym spotkaniu z Chojniczanką, pierwszym chyba nie straciliśmy bramki i nasz bramkarz zachował czyste konto. No ale jest satysfakcja, ponieważ jak pierwszą bramkę tracimy, potem wyrównujemy, a zaraz poprawiamy i potem trzymamy, nie dajemy, no to naprawdę jest podwójna satysfakcja. Ty od kilku meczów grasz może na mniej ulubionej przez siebie pozycji, bo na lewej obronie ty jesteś raczej zawodnikiem prawonożnym, ale w żaden sposób to ci dzisiaj nie przeszkodziło, żeby w 11 minucie meczu dograć piłkę wrzuconą przez Bartka Żurka w taki sposób Longinowi w akwę, że on no, musiał tylko trafić do siatki. No dokładnie, od dwóch meczów gram na lewej obronie. Nie jest to dla mnie jakaś nowość, bo w drugiej lidze też grałem tam kilka występów na lewej stronie. No a dograłem Longinowi głową, czyli lewa noga, lewa strona nie miała żadnego znaczenia, ale to cieszę się, że po prostu trener daje mi szansę i zaufanie no i staram się to potwierdzić i tak funkcjonuje po prostu. Gdybyś tak porównał, ponieważ w zeszłym sezonie też przecież grałeś pierwszą rundę w pierwszej lidze jeszcze w barwach Sandecji, tamtą drużynę, a tą, którą jest teraz Puszcza, spodziewałeś się, że w pewnym momencie tak dobrze będziecie grali, że teraz możecie spokojnie z oddechem przygotować się do kolejnych meczów, bo w tej bardzo ciasnej tabeli z pierwszej ligi zdobyliście teraz 6 punktów, no i odskoczyliście trochę od tej grupy, która jest tam w niesamowitym ścisku. Jakbym miał na to pierwsze pytanie odpowiedzieć, porównując drużyny, na pewno obie drużyny mają charakter. Ja chcę powiedzieć, że Sandecja awansowała głównie poprzez charakter i ja miałem jakąś tam część w tym awansie, dlatego teraz w niektórych sytuacjach chciałbym to doświadczenie zaszczepić w tej drużynie i po prostu pomóc drużynie, nie wiadomo, nie mówię o awansie, ale w jak najlepszym miejscu. Teraz mamy lekki oddech, ale co nie znaczy, że możemy sobie spokojnie pojechać na Łęczną i grać tak zwanych piłkarzy. Ta liga jest taka, że po prostu trzeba, jeżeli oddasz serce, to możesz mecz przegrać, ale jak będziesz oddawał cały czas serce, to życie ci wróci i na pewno utrzymasz się w tej lidze i spokojnie zostaniesz w tej pierwszej lidze. Biorąc pod uwagę wasze występy i przede wszystkim wyniki na przestrzeni całej rundy, którą rozegraliście, można odnieść takie wrażenie, że kluczem do zdobywania kolejnych punktów będzie przede wszystkim konsekwencja w ostatnich minutach meczów na wyjeździe, bo o ile potraficie odwrócić losy spotkania u siebie i utrzymać ten wynik powiedzmy 2-1, tak w kilku meczach na wyjeździe zabrakło trochę tej koncentracji w ostatnich minutach. Jeśli nad tym jeszcze popracujecie, to naprawdę ta runda może skończyć się znakomicie. No dokładnie, ale też jeśli popracujemy nad skutecznością, będziemy wygrywali więcej, będziemy mieli więcej spokoju. Dlatego mówię, ta koncentracja jak będzie utrzymywana cały czas, to może w jednym meczu się nie uda, ale jak będzie cały czas na tym poziomie odpowiednim, to w każdym meczu, w kolejnych meczach na pewno przyniesie nam pozytyw. Bardzo dobrze wam się tutaj gra w Niepomicach na tym specyficznym boisku. To piąte zwycięstwo, a szkoda, że w tych ostatnich meczach terminarz tak się ułożył, że tylko raz jeszcze zagracie tutaj, a aż 5 spotkań zagracie na boiskach rywali, ale może dzięki temu ten handicap na wiosnę i końcówka sezonu tutaj u siebie będzie dla was korzystna. No szkoda, bo coraz więcej jest kibiców w Niepomicach. Cieszymy się, jak zdoping powraca. Ja mogę porównać tamten sezon z tym sezonem. Jest coraz więcej ludzi. Widzę, że dalej się dobrze rozwija klub, marketing i tak dalej, także no żałujemy, że tak się dzieje, ale liczymy też, że jakiś fan klub przyjedzie na mecze wyjazdowe. Bardzo liczymy na kibiców.